Szymek to kolejny podopieczny stowarzyszenia Sursum Corda. Kilkuletni chłopiec już w styczniu będzie miał operację w monachijskiej klinice. Operował go będzie profesor Malec. To będzie już druga operacja Szymka, znów ratująca życie chłopca. Operacja, która kosztuje 15 tysięcy euro. Dlatego też stowarzyszenie Sursum Corda prosi wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc finansową. Kiedy pani postanowiła poprosić Sursum Corda o pomoc? W momencie, kiedy w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że u Szymona pojawiło się zwężenie podzastawkowe i będzie on wymagał kolejnej operacji, zgłosiliśmy się na konsultację do profesora Malca, który zdecydował się i podjął operację Szymona w Monachium i wtedy postanowiliśmy poprosić o pomoc Stowarzyszenie Sursum Corda. To będzie już druga operacja. Tak. Pierwszą operację Szymon miał w wieku 6 miesięcy. Przeprowadził ją również profesor Malec, ale w Prokocimiu jeszcze wtedy. Szymek wygląda nie tylko na śliczne dziecko, ale i bardzo zdrowe, prawda? Tak, Szymon wygląda jak zdrowy chłopiec, natomiast w momencie, kiedy zaczyna biegać, skakać, to wtedy przypomina się mu serducho. Po prostu no, nie może dorównać własnym rówieśnikom. Szybciej się męczy. Muszę ograniczać trochę piłkę, rower, skakanie, bieganie. Kto tak pięknie wygrawerował twoje imię tutaj? Mama. Mama. O! Mama ma jakieś takie zdolności artystyczne? Nie, to od koleżanek ode mnie z pracy Szymon dostał właśnie taką tabliczkę. Mama mnie lubią. Lubią cię? A jak myślisz, za co? Dlaczego cię lubią? Bo przychodzę do pracy. I pracujesz? No. Razem z mamą? Przybijam pieczątki. To ciężka praca? No. Ale pracujesz po to, żeby mamie było lżej, prawda? Pomagasz jej? Tak. Nie czujesz, żeby cię coś bolało? Nie. Tylko szybciej się nie możesz dużo biegać, szybciej się męczysz? No. I będą badać serduszko? Tak. I jak już taki bardzo mądry, bardzo znany pan profesor, lekarz zbada serduszko, to potem co? Pojedziemy na Chorwację. Po Chorwacji kupujemy psa, labradora. Wszystko zostało już zaplanowane. Tak? Przez Szymona, no. Tak. Przez Szymona, tak. Chłopiec rzeczywiście wydaje się być bardzo, bardzo dzielny. Będziemy mocno za ciebie kciuki trzymać, wiesz? Przy tym badaniu. Profesor obiecał mu właśnie, że jest to trochę inny szpital niż tutaj. Będzie bardziej kolorowo. Kolegów być może tam znajdziesz. Potem nauczysz się niemieckiego albo angielskiego języka. Będziesz z nimi listy pisał albo SMS-y będziesz wysyłał do nich. Ta operacja jest konieczna? Tak, konieczna operacja, dlatego że po konsultacji z profesorem Malcem profesor powiedział, że trzeba to zrobić w jak najszybszym czasie, żeby Szymon nie dostał ciśnienia płucnego, co będzie dla niego bardzo niebezpieczne. Aha. I operacja została już wyznaczona na początek stycznia? Tak, na 12 stycznia w Monachium mamy być. 11 mamy być, natomiast 12 stycznia Szymon będzie miał operację. Jakie są pani wrażenia związane z tą operacją? Oczekuje pani na nią? Trochę się pani boi? Ja myślę, że tak. Nerwy są i to są już od dłuższego czasu, z tym, że może są mniejsze pod tym względem, że dowiedzieliśmy się, że trafimy do profesora, któremu generalnie nie tylko my, ale większość rodziców na pewno bezgranicznie zaufała. I myślimy, że będzie wszystko dobrze. Spotykali się państwo z rodzicami dzieci, które już tam były operowane? Tak, byliśmy na spotkaniu w Rytrze, kiedy był profesor Malec, gdzie była piątka dzieci, które operował profesor Malec. I? No i wrażenia rodziców, pomimo tych nerwów i tego ciągłego płaczu, wszyscy byli zadowoleni, dlatego że dla niektórych dzieci rodzice mówili, że to była ostatnia szansa, żeby ratował je profesor Malec. I za każdym razem się udawało. Lubisz się uczyć? No. Naprawdę? No. Rysujesz, malujesz? No. A co najchętniej? No ja mogę malować z moją kuzynką. Tak, ona maluje księżniczki, a ja chłopcach. Sursum Corda zgodziło się pomagać? Tak, zgodziło się nam pomóc. Pan Marcin pomógł nam zorganizować całą tą akcję. I zgodziło się pomóc, żeby Szymon mógł wyjechać do profesora na kolejną operację. To bardzo droga sprawa, prawda? Koszt operacji Szymona w Monachium jest 15 tysięcy euro.
Państwo jakąś część pieniędzy zagwarantowali ze swojej strony, prawda? Tak. 10 tysięcy złotych. Zbieram ja. Ty zbierasz? Całą puszkę mam. Pieniążków? No. Zbiera Szymek na swoje pomysły wakacyjne. Zbiera na swoje pomysły wakacyjne, natomiast my zbieramy na tą kwotę, którą 10 tysięcy złotych, którą pokryjemy sami w kwestii dojazdów, pobytu w klinice, jak i noclegów naszych na miejscu. Tak naprawdę 15 tysięcy euro to czasem, euro przypomnijmy, to często cena zaporowa. To jak Państwo usłyszeli, że to chodzi o tak wysoką kwotę? Jaka była reakcja Państwa? No to znaczy tak, no jest to tak wielka kwota, że nie jesteśmy w stanie pokryć jej sami. Dlatego też zgłosiliśmy się do Stowarzyszenia Sursum Corda, żeby po prostu Szymek mógł być operowany w Monachium. I myślisz, że skąd tam teraz znajdą się pieniążki? Mama mi daje często, jak ma wypłatę. A, czyli taka tygodniówka. A tylko wtedy, kiedy jesteś grzeczny, czy niekoniecznie? Tylko wtedy, kiedy jest grzeczny. No. Ale ty, jak powiedziałeś, jesteś grzeczny. Tak. A czym charakteryzuje się grzeczny chłopak? Jak zachowuje się grzeczne dziecko? Grzeczne dziecko to nie można bić mamy. No z całą pewnością. I czego jeszcze nie można? I trzeba słuchać mamusi i tatusia. A ty słuchasz? I jeszcze na dodatek pomagasz, prawda? No. Jak tata przynosi ciężkie towary, to ja muszę mu pomóc. Lubisz się bawić na komputerze? No. W co najchętniej? Masz jakieś gry ulubione? Tak. Jakie? Auta, z tatą. I jeszcze oglądać zdjęcia z Orwady. A zatem teraz w takim razie jedynie na co trzeba czekać, to na pomoc. Tak. Bo to rzeczywiście kosztuje dość dużo pieniążków i pomóc mogą ludzie, którzy mają zdrowe i dobre serduszka. Są tacy ludzie? Tak. Pewnie, że są. Liczymy bardzo mocno na Państwa pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo.